Znowu jesteśmy nad jeziorem Łabądź. Znowu coś połowiliśmy, ale teraz już ewidentnie lepiej. Duże ryby, małe ryby, zobaczcie sami. Kiedy słowo zaświeciło, zaraz sobie pomyślałem, by wziąć wędkę i na rybki gdzieś wyskoczyć. Więc kupiłem se robaki do lodówki, je schowałem, żeby w muchy się nie mogły przed nie stoczyć. Wreszcie biurem mego kija, no i cóż się okazało, że w mej wędce nie ma ani metra żyłki. No a ziuta tak się śmiała, że aż stadło jej skakało, bo zrobiłem z niej do prania piękne linki. Wędkowanie, wędkowanie, najpiękniejszy w świecie sport. Tutaj branie i tam branie, raz płoteczka, a raz szprot. Wędkowanie, wędkowanie, tu potrzebny męski spryt. Bo na palczyk nadziewanie, to typowo męski chwyt. Pojechałem do miasteczka i kupiłem to, co trzeba. Wreszcie sięgam do lodówki, chępi cały. W lodówce wielkie pustki, zatem krzyczę: wielkie nieba, ziuta, gadaj, gdzie robaki się podziały. No a ziuta na mnie z pyskiem: robaki trzymasz w domu? Skąd ja biedna miała wiedzieć, co to było? Byłam pewna, że cukierki chciałaś zeżreć po kryjomu, więc je zjadłam, chociaż coś mnie tak mdliło. Wędkowanie, wędkowanie, najpiękniejszy w świecie sport. Jak sami widzieliście, jeden szczupak całkiem niezły, około 40 cm, a drugie to same małe okonki. Jedno za drugim, ale małe. Potem w wodzie mi zaczęła giry moczyć, więc jej mówię: wyjdź z tej wody,